Cześć, witam bardzo serdecznie, tu Magda. Dziś po drugiej stronie kamery, gdyż chciałabym Ci pokazać przepis na zdrowe słodycze. Ze składników będziemy potrzebować pół szklanki suszonych śliwek, 1/4 szklanki daktyli bez pestek, następnie lignan primwitalny uprzednio zmielony, tutaj jest jedna miarka, 3 łyżki gorzkiego kakao i wiórki kokosowe do obtoczenia słodyczy. Mniej więcej pół szklanki. Zabieramy się do roboty. Będzie Ci potrzebny również blender z takim oto ostrzem. Zacznę od zblendowania śliwek z daktylami. Będę je wrzucać po kolei, pojedynczo, gdyż gdy wrzuciłabym wszystko naraz, mogłoby być to dość trudne dla blendera. Także po kolei wrzucamy śliwki i daktyle. Teraz śliwki z daktylami są już zblendowane i połączone i będę dodawać kolejne składniki, czyli kakao i lignan primwitalny. Jeśli ktoś ma ochotę, można dodać jeszcze troszeczkę miodu. Ja myślę, że ta masa jest wystarczająco słodka, ale dla kogoś może nie być. Dlatego myślę, że jedną łyżkę miodu można do tego spokojnie dodać. Tak oto wygląda taka lepka masa, która powstała z połączenia tych wszystkich składników razem. I będziemy teraz formować małe kuleczki i obtaczać je w kokosie, w wiórkach kokosowych. Myślę, że taka wielkość jest super. Teraz obtoczę to w wiórkach kokosowych. I tak oto wygląda gotowy trufl. Tak oto wyglądają gotowe zdrowe słodycze. Aby dowiedzieć się więcej na temat właściwości lignanu primwitalnego, kliknij link pod filmem lub przycisk na ekranie. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że przepis Ci się spodobał. Do zobaczenia!